Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 91. odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Emertany Archolos. Moi drodzy, dzisiaj ruszamy zadanie, kończymy interes. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Pokaż, co tam ci przydzielili. Te informacje nie są zbyt dokładne. Ale chyba będę mógł ci trochę pomóc. Trzymaj. Zaznaczyłem ci na mapie, gdzie powinieneś się rozglądać. Dlaczego nie przekazałeś tych informacji wcześniej? Marvin, znasz mnie. Doskonale wiesz, że wolę być oszczędny z faktami, które mogą mieć dla rozmówców sporą wartość. Dzięki. To będzie bardzo pomocne. Jest jeszcze jedna sprawa. Znam takie miejsce, w którym przemytnicy często ukrywali gorący towar. Wiesz, wszystko, co pod żadnym pozorem nie powinno dostać się w ręce straży. Broń, zioło, a czasami nawet ruda. Chciałbym zacząć nowe życie. Otworzyć jakiś interes i nie martwić się już niczym. Taki łup mógłby mnie nieźle ustawić. O ile oczywiście gildia nie położy na nim swoich łapsk. Zaznaczyłem to miejsce jako ostatnie na mapie. Jeśli będziesz zainteresowany, to po prostu spotkamy się na miejscu. Jasne. Zamykamy interes. Pokaż mi tę mapę, chłopie. Mapa. Jakaś nowa mapa. Tutaj jest chyba. Mapa od Pablo. Okej, widać gdzie jesteśmy? Widać gdzie jesteśmy. Musimy udać się do stoczni, do portu i do okolicy dźwigu. No dobra. To co? Może się przetuptamy tam na szybko? Chociaż najlepiej byłoby chyba... Coraz dłuższa ta kolejka. Widzę, że Matej nie obsługuje ludzi tak jak powinien. W ogóle ja mam przecież też nagrody do odebrania pieniężne. Zapomniałam sobie o tym. Dobra, chodźmy w takim razie w okolice stoczni, portu i dźwigu portowego, który reperowaliśmy praktycznie na samym początku gry. Czy reperowaliśmy? Była to sprawa cała z tym kołem zębatym, prawda? No była. Ale na spokojnie, damy sobie radę. No powiem wam, że dalej nie otrząsnęłam się po tej informacji o Kurcie, o tym co on zrobił. No cóż, jakoś staram się z tym żyć, natomiast jest trudno. Dobra, chodźmy może na samym początku tutaj do stoczni. Bo to jest nasz w sumie pierwszy trop. No, dokładnie. Nie do końca wiem, czego my szukamy. Cóż ja miałam zrobić w ogóle? Bo ja mam też tę listę całą. Właśnie. Na molo stoją skrzynie, które mocno powiązane z przemytnikami. Okej, jakaś szybka łódź do transportu, tak? To chyba to. Nie do końca czaję, co ja mam tutaj niby... Hej, ty! ...zrobić. No tutaj są robotnicy, oni budują oczywiście sobie ten statek. Może do Daka byśmy poszli? Może ja z nim coś muszę załatwić? Nie wiem. Hej, ty! Nie. Nie mam pojęcia, po co ja tutaj w ogóle przylazłam. Dobra, wiadomo. Adelard i tam u stronie żeglarza chyba, no to na samym końcu.
Tu jest Ruth, który oczywiście sobie piłuje i coś robi. Tam jest w ogóle Knut chyba. Wiecie co najbezpieczniej będzie, jak ja sobie odpalę solucję i będziemy wiedzieć co trzeba robić, bo... Co jak co, ale są rzeczy w kronikach, o których w ogóle... No nie wiem co robić. W stoczni mamy niby rozwalić skrzynię, ale które skrzynie mam rozwalić? Te tutaj? Jakie skrzynie mam rozwalić? No, nie wiem. Moment. W stoczni rozwalamy skrzynie lub ich przekupiamy. Kogo mam przekupić? Skrzynie. Stocznia. Chyba, że tam w środku stoczni. Może to jest możliwe. Nie wiem, sprawdźmy. Aha. Zniszcz beczkę. Okej, ci mi będą lać. No. Chłopie, daj spokój. Pięknie. To ja się zmywam, do widzenia. Dobra. Ale wiecie co? Warto będzie poczekać do wieczora jednak, a nawet do północy, żebyśmy zrobili akcję w innych miejscach. Także zróbmy tak. Zaczekajmy sobie do północy. I idziemy na molo teraz. To prawdopodobnie na to molo. A co tutaj się dzieje za zgromadzenie? A to Kazim sobie tutaj stoi, dobra. Nie wiem, czy dobrze idę. Czy ja mam tę skrzynię wyrzucić do wody, czy co mam zrobić? Zamykamy interes. Mam podpalić to? Och, cholera. Stare sprawdzone metody są najlepsze. Towary przemytników płoną. Dobra, tu też mamy z głowy. Mapę sobie odpalę jeszcze. I teraz musimy iść w tamtą stronę. I też powinniśmy coś znaleźć. No nie wiem, nie widzę chwilowo niczego, chociaż... A co tutaj się dzieje? Nie wiem, ale wolę się najpierw napić. Armar? Kim jesteś? Czego tutaj szukasz? Mógłbym cię zapytać o to samo. Ja... podziwiam widoki, zachód słońca i takie tam. Gościu? Gildia kupiecka przejmuje ten interes. Co to ma niby znaczyć? Nie będziesz już więcej handlował z przemytnikami. Od dzisiaj prowadzisz interesy wyłącznie z naszą organizacją. W innym wypadku skończysz tak jak twoi dawni współpracownicy. Śmiesz mi grozić? Wolisz układać się z wyjętymi spod prawa? Jestem człowiekiem interesów. Działam tak, by zarobić. Reszta średnio mnie interesuje. Biorąc pod uwagę ostatnie osiągnięcia waszej organizacji, to chyba nie do końca rozumiesz, co mam na myśli. Gildia potrafi być hojna dla swoich współpracowników.
Niech będzie. Przyjmę tę zaliczkę, ale pamiętajcie, to tylko zaliczka. Dobra, i co? Możemy już w takim razie iść teraz do Pablo. Pablo się znajduje w trochę innym miejscu, z tego co mi się kojarzy. Ale w ogóle ciekawe, czy mogę Heldze powiedzieć, że ten nie żyje. No, Kurt. Pewnie mogę, no bo... Niczego już jej nie powiem. Naprawdę nie mogę? Była mowa o tym całym pokoju, a nie mogę jej powiedzieć? No nie, nie mogę. Dobra. Pablo chyba będzie koło gildii kupieckiej, tak mi się wydaje. Także chodźmy do niego. Przynajmniej wygląda to tak na mapie, że będzie tam, gdzie go zostawiliśmy. Sam bym na to nie wpadł. Zresztą zaraz się upewnimy. Okej, no fajnie. Całkiem sprawnie idzie. Trochę musiałam zajrzeć oczywiście do solucji, ale poszło i tak całkiem dobrze. Tak, wygląda, że Pablo jest tam, gdzie gildia kupiecka, więc... Albo nie. Zaraz zobaczymy. No, muszę iść w tamtą stronę. Jak to jest? Tutaj w rzemieślniczej? I tu. Tu jest jakiś bezdomny. Jakiś włóczęga i to nie jeden. Ej, no jak to jest? Jeszcze dalej? Ma tutaj chyba. Jasna cholera! Miało tu nikogo nie być! Wybacz, młody. Masz po prostu pecha. Ja? To wy macie pecha. I to dużego. Ej, no ewidentnie w tym miejscu. Ci uchodźcy to raczej nie mają niczego przy sobie. No to jest gdzieś tutaj, w tej okolicy. Ewentualnie... O, witam cię, Pablo. Jestem. Możemy ruszać. Wspaniale. Już się martwiłem, że przegapisz taką okazję. Polecam jednak zatkać nos, bo schodzimy do kanałów. Do kanałów? Przy tej skrytce pewnie zawsze ktoś siedział, więc... Lepiej trzymaj miecz w gotowości i nie oddalaj się ode mnie. Okej. Okay. Co nowego? Ludzie do głowy. Dobra, no to schodzimy. Zejście do kanałów. Kolejny raz w kanałach. Pewnie gościu się już tepnie na dół za chwilę. O, ma... O Boże święty, co to były za glitche? O, mogłam odpalić pochodnie zanim tu zlazłam. Zaraz będzie strasznie ciemno i nieprzyjemnie. Marvin, weź odpalaj pochodnie od razu. Skrytka jest zaraz za rogiem. Nie traćmy czasu. Już tutaj kiedyś byłam i wybijałam jakichś bandziorów, także może... To miejsce? No nie wiem. Nie. Tu był cały czas przycisk? Witam panów bandytów. Kurde, takie ukryte rzeczy tutaj są? To i gra. Ojej. Dobra. Widzę, że Pablo strzela. Dobra, oni oczywiście nie stanowią dla mnie większego zagrożenia. Spoko. Nie
Nie spodziewałem się, że będzie czekać ich tutaj aż tylu. Całe szczęście, że było nas dwóch. No. Co teraz? Będę musiał przeprowadzić tutaj mały spis towarów. Kto wie, ile czasu zajmie upłynnienie tych wszystkich towarów. Oczywiście, jeśli wpadło ci coś w oko, to śmiało bierz to. Spójrz, ile tutaj... Dzięki za... Dobra, spoko. Na pewno pozbieram, nie omieszkam. Akurat mamy skrzynię prawo, lewo, lewo, lewo. Pas wzmocnienia, złoto, schemat na łuk dębowy i na grzmot. Ej, a co jeżeli ja znajdę schemat najlepszy jakiś gdzieś tutaj? Lewo, lewo, prawo, prawo. Nie, niestety nie. Chociaż na fajny łuk znalazłam schemat. I to naprawdę fajny łuk. Nic już tutaj nie ma więcej chyba. A no nie, nie ma. Dobra. To co, to wychodzimy. Możemy spadać. I udamy się teraz na ustronie żeglarza, bo chyba tam Adelard na nas czeka. I będziemy tę sprawę dalej rozwiązywać. Na ustroniu albo na bursztynowym na nas czeka. Nie do końca wiem, gdzie. Ale na którymś z tych dwóch. Także i tak będziemy zmierzać raczej do teleportera, bo do obu miejsc mamy teleporter. Także na spokojnie. Tylko wiadomo, zaraz sobie sprawdzimy dokładnie, gdzie, co i jak. I miejmy nadzieję, że fajnie pójdzie. Ale zamykanie interesu poszło nam dzisiaj całkiem sprawnie. Co prawda, wiadomo, to nie jest koniec zadania. Moja pochodnia się chyba wypaliła. Chociaż wydawało się, że jednak świeci, ale nie było płomienia. Nie wiem. Dobra, wychodzimy. Dobra, przejrzyjmy sobie na tej kartce, gdzie miałam się udać. Lista tropów. Adelard, ustronie żeglarza. Jasne, no to teleporter najbliższy będzie tam, gdzie magowie, czyli tutaj niedaleko w sumie. Fajnie. Jestem zadowolona, poszło sprawnie. Witam panów magów. Jak też nie będę miała na co wydawać punktów, to możemy wydawać na, wiecie co, na inne rzeczy. Takie jak na przykład... no, zapomniałam. Musimy na przykład tą miksturę z tych ziemnych aloesów, bo w sumie nie mam nic takiego. Chyba nie umiem niczego takiego, a przydałoby się. Dobra, gdzie ten Adelard? Cześć, Karin. Miał być na ustroniu. Wiecie co, prześpię się do rana, może łatwiej będzie mi znaleźć ludzi. Zresztą zaraz jeszcze raz sprawdzę sobie tą notkę. Udało nam się dorwać faceta, który był mocno powiązany z przewodnikami. Możemy spróbować wyciągnąć z niego dodatkowe informacje. Adelard czeka w ustroniu żeglarza. Ale że niby gdzie? Co tam robiłeś, co? Widzę, że tylko Roy się mnie czepia. Ej, no przecież jestem w ustroniu. Dotarliśmy do skrytki. Okej. Mam coś jeszcze tutaj? Ej, no gdzie jest ten? A może w tej jaskini siedzą? Jak nie, to już nie mam pojęcia gdzie. Poważnie. Ej, gdzie jest Adelard?
Odważnie zaczynam się teraz zastanawiać. Grupa szturmowa na Bursztynowym, a tam pisze, że na Ustroniu. Jakiś błąd? Właśnie jestem zdziwiona, bo w solucji pisze Bursztynowe, a na karteczce pisze Ustronie. No nie wiem, nie wiem. Możemy się tepnąć, no mi to tam wiecie. W sumie obojętne mi skąd lecimy. Może być na Bursztynowe. Dobra, wiecie co, nie będę chyba... Okej, grupa szturmowa. Gdzie są ci wszyscy ludzie, do cholery? Może czekają pod tym? Pod tą jaskinią? Ej, nie, no nie mam pytań. Żebym nawet ze solucją nie wiedziała, co my mamy robić. To już jest dziwne. Tu się nic nie dzieje. Ej, no poważnie, co jest grane? Czeka nas spotkanie z grupą szturmową na Bursztynowym Wybrzeżu, a konkretnie przy namiotach. Przy namiotach? A co tu się dzieje? Ktoś tu jest? Nie, ale jest kuferek. Spoko. No, trochę rzeczy przydatnych. Przy namiotach? Przecież tam nikogo nie było. Chyba mnie coś omija, wiecie? Chyba mnie coś omija. Przy namiotach. No są tutaj ludzie. To są najemnicy. Cześć, Sander. O, w ogóle Adelard w stroju rolnika. Może dlatego nie wiedziałam, o co chodzi. Jestem gotów. Dobrze. Zaczniemy od rekonesansu wnętrza jaskini. Niestety do tej pory nie udało nam się nic o niej dowiedzieć. Potrzebujemy informacji o rozlokowaniu tuneli, liczbie przeciwników oraz o ewentualnych przeszkodach. Dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do ataku. Sander miał się zająć przygotowaniami tego etapu. Porozmawiaj z nim. Chodźmy sprawdzić jaskinię. Dobrze, ale ostrzegam cię. Ten plan jest dość ryzykowny i nie do końca rozsądny. Dobra. Już nie mogę się doczekać. No właśnie. Chodź, Sander. No, wcale przed chwilą nie byłam przy tej jaskini, co nie? No dobra, nie będę marudzić. Wyszło jak wyszło, po prostu myślałam, że to grupa rybaków, a okazało się, że to Adelard z chłopakami. No, bywa i tak. To nie moja wina. Niech będzie. No tylko, że ja nie wiem, jak my tam niby wejdziemy. Chociaż, ej, tam jest jakaś szpara. Bo mi się wydawało, może chrząszczykiem. Widzicie tam tą szparę? Tu jest też szpara. Jesteśmy na miejscu. Tutaj? Tak, tutaj. Widzisz tę małą dziurę? Musi prowadzić do tuneli, w których kryją się te szczury. Mam tutaj zwój przemiany w chrząszcza. Wejdziesz do środka, sprawdzisz wszystko i wyjdziesz. Nieźle to wymyśliłem, co? No w sumie. O czym muszę pamiętać? Przede wszystkim nie właź im pod nogi, bo cię zwyczajnie rozdeptają. Staraj się trzymać blisko ścian i wszelkich skrzynek czy beczek. Mhm. A, no jeszcze jedno. Pod żadnym pozorem... No jasne. Czyli nawet nie jesteś pewny, czy tunele się łączą? No, przecież z czymś muszą się łączyć. Dawaj ten zwój.
Zwój przemiany chrząszczyka. No to dobra, przemieniamy się w takim razie w chrząszczyka. Magia, mogę? Dziękuję, gro. I tutaj gdzieś chyba na dole będzie chrząszczyk. Ja mam w ogóle dużo zwoi chrząszczyka. No dobra. Spróbujmy się dostać. Słyszę głosy. To nie brzmi dobrze. Okej, okay, słyszę po lewej stronie. Jestem na miejscu. Jestem w środku. Muszę teraz uważać, by nie wejść nikomu pod nogi. Z tego co widzę w pobliżu jest niedomknięta krata. Może dzięki niej uda mi się dotrzeć w głąb jaskini. Tu jest prawdopodobnie wejście. Przemytnicy. Tutaj jest krata. Tup, 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 tup. No cholera, dużo was tutaj jest. Wszystko jest możliwe. Tu są jacyś ludzie. Ta jaskinia wygląda jak główne pomieszczenie przemytników. Facet przy stole pewnie jest ich szefem. Muszę sprawdzić resztę pomieszczeń. Chyba widziałem jakiś tunel. No, tak. Tylko musimy uważać, żeby nikt nas nie rozdeptał. Chociaż wątpię, że to ma jakieś znaczenie. Wiecie co? Ja mam teraz taką teorię, że nie wiem, czy pamiętacie, ale ja znalazłam kiedyś zamknięte drzwi takie. Wydaje mi się, że może być tak, że te wszystkie miejsca się ze sobą po prostu łączą. Och, cholera. Mamy jakąś kratę. Dotarłem do głównego wejścia do jaskini. Przejście prowadzi najprawdopodobniej na zalesiony klif. Raczej nie damy rady zaatakować od tej strony. Raczej nie. Mogę wyjść? Mogę wyjść. Możemy zobaczyć, co tutaj jest. Okej, no nie myślałam, że przyjdzie nam wejść tutaj na górę. Dobra. Widzę, że niczego konkretnego tutaj nie ma. Także wracamy, chyba. Nie wiem, czy sprawdziłam wszystkie miejsca. Było jeszcze jedno miejsce z zamkniętymi drzwiami, ale tam nawet nie mogłam się dostać za bardzo. No nie, bez jajec. Przeszłam tędy. Ech. Serio? Nie, panie chrząszczu. Fuck me. Wiecie co? Tak, to ja. Sorki, ale no musiałam tak zrobić, bo byśmy się nie przedostali w ogóle. Serio, nawet na takim grzybie się mogę zablokować, Holender. Dobra, tutaj gościu chodzi i patroluje. Widzę w ogóle, że długo trwa ta przemiana w tego chrząszcza. W sumie spoko. Przepraszam, czemu nie mogę wrócić? O, dziękuję. Tu jest gościu, który się trochę przybagował. Mój chrząszczyk też się troszkę baguje. Mięso kopacza. Ciekawe, co jest tutaj. Tego miejsca pilnuje przemytnik, ale raczej tam nie wejdę. Także myślę, że możemy stąd wychodzić. Że już więcej tutaj nie znajdziemy. Panie chrząszczu, proszę się nie blokować. No, widzę, że się gorzej schodzi niż się wchodziło. No. Panie chrząszczu, dziękuję. Halo.
O matko, zaraz wypadnę poza mapę, coś czuję. No. No halo, mogę? O, wow. Jestem na zewnątrz. O, teraz się szczury zrobiły duże. To przez używanie cheatów. Ej nie, co jest? No nie mówcie mi, że się za wcześnie odczarowałam. Przecież tam nie mogłam nic zrobić. Okej, moi drodzy, znalazłam jeszcze tutaj jakieś przejście. Więc być może musimy po prostu wyjść tędy. Och, cholera. Chyba nie mam wyboru, muszę skoczyć w dół i poszukać jakiegoś wyjścia. Seriously? Dobra, no tam nie przejdziemy. No ale możemy chyba tędy wyjść. Okej. Okay. To wygląda jak baraki przemytników. Na ścianie zauważyłem jeszcze dźwignię. Może to ono otwiera kraty w głównym przejściu? Chyba nic więcej tutaj nie znajdę. Mam nadzieję, że otwór przy jednym z łóżek zaprowadzi mnie na zewnątrz. No ja też mam taką nadzieję. Wystarczyło wejść po prostu tutaj. No i teraz możemy kontynuować dalej to zadanie. Okej, chyba musimy skoczyć. Okej, zamykamy interes. W końcu jestem na zewnątrz. Czas wrócić do Adelarda. Okej, no wyszliśmy sobie tędy. Widzę, że panowie już czekają zresztą. Zwiad dokonany? Czego udało ci się dowiedzieć? Znalazłem górne wyjście z jaskini, ale raczej nie uda nam się dostać od tamtej strony. Tak, górne półki skalne nie wydają się być osiągalne z tej strony. Jaskinia podzielona jest na kilka pomieszczeń. Z głównego pomieszczenia wychodzą dwie odnogi. Jedna do pomieszczeń sypialnych, a druga do pokoju z dokumentami. Jedno z przejść zablokowane jest mechanizmem, ale znalazłem sposób, jak je otworzyć. W takim razie, gdy my zajmiemy się walką, ty ruszysz odblokować przejście. Wewnątrz jest kilkunastu przemytników, ale nie wygląda to, jakby spodziewali się ataku. Powinniśmy poradzić sobie z taką liczbą przemytników. Dodatkowo te wszystkie korytarze zadziałają na naszą korzyść. Mhm. Dobrze. To daje nam już pewien obraz sytuacji. Ruszamy w stronę drzwi, wyważamy je słupkiem. Załatwiamy każdego, kto wejdzie nam w drogę. A Marvin z Karamonem pójdą odblokować przejście. Nie ma co tracić czasu. Za mną, chłopcy. No to lecimy. O to chodziło. Musiałam tyle czekać. Jezu. No dobrze. Tym razem oczywiście zrobię sobie F5, żeby nie zjebać. I zobaczymy, co nam wyjdzie z tego zamykania interesu. Trzeba przyznać, że te questy są dosyć długie i się ciągną. Znaczy, nie mówię, że to źle, ale no... To nie są te, gdzie pół godzinki po sprawie, nie? Aha. Oczywiście Marvin musiał... A, bo oni... Okej. Okay. Dobra. Odblokowanie przejścia, tak? Tu się leją. Zamykamy interes. Okej, ktoś musiał mieć kluczyk. Ano musiał i ma. Mamy ekipę z Warszawy. Hello. No. Możemy, Marvin, nie być próżni. Dobra. Spoko. Okej.
tutaj miał być gdzieś rzekomo jakiś przełącznik, no i jest. I co dalej? Kraty powinny być już otwarte. Moment, moment, ja sobie tutaj obskrobię. Lewo, naprawdę. Widzę, że ci przemytnicy to nawet nic konkretnego nie mają. Sokole oko, kolejny łuk. Fajnie. Szkoda, że ja wolę kuszę. Dobra, tych przemytników raczej nie ma co przeszukiwać. Bardziej właśnie te kuferki mnie interesują. Adelard z najemnikami pewnie ruszyli już do góry. No zapewne. Tam jest herszt przecież po drugiej stronie. No. Do widzenia. Widzę, że niczego tutaj nie ma. Za bardzo. Ciekawe, czy na szczycie coś będzie, tam gdzie ten klif. O cholera, to jest zwłoki jednego z naszych chyba. No, miał złoty pierścień przy sobie. Odklej się już od tych zwłok, Marvin. O nie, kolejny. A to chyba akurat był teraz przemytnik. Oho. Co tu się dzieje? Spokojnie! Jakoś się dogadamy! Przecież wszystkim zależy na tym, żeby trochę sobie zarobić. No. A teraz bądźcie tak mili i nie przedłużajcie tego bardziej. Ty, skacz. Proszę, nie zabijajcie mnie! Ja nic nie zrobiłem! Chyba musiałeś nie dosłyszeć. Jeśli nie chcesz oberwać strzałą jak twój szef, to obróć się i skacz prosto na waszą plażę. Musicie przecież uwielbiać to miejsce. To tędy szmuglowaliście towary, jednocześnie całkowicie destabilizując handel w mieście. Z pewnością miło ci będzie znowu poczuć ten ciepły piasek pod stopami. Jeśli dobrze wymierzysz skok, to może nawet przeżyjesz. Błagam, zrobię co tylko chcecie. Skacz. No cóż, ten chyba już niczego nie przemyci. A teraz czas na ciebie. Od samego początku byłeś cicho. Myślę, że znajdę dla ciebie pewną robotę. Widziałeś to wszystko, co się tutaj stało. Chcę, żebyś zaczął nowe życie. Życie, w którym na każdym kroku będziesz opowiadał, że nie warto zadzierać z gildią kupiecką. Zrozumieliśmy się? Tak? A teraz spadaj stąd i nie chcę cię już więcej widzieć. No i co, po sprawie? Hej, ty! Pozbyliśmy się ich raz na zawsze. Wyobraź sobie, co by się mogło stać, gdyby w mieście doszło do zamieszek z powodu nagłego skoku cen żywności, a działalność przemytników mogła do tego doprowadzić. Handel musi być kontrolowany i odpowiednio obłożony cłami tak, by cały mechanizm mógł poprawnie i długoterminowo funkcjonować. Dobrze, że mamy to już za sobą. Świetnie się spisałeś. Zostanę tutaj z pozostałymi i zabezpieczymy wszystkie pozostawione towary. Ty natomiast udaj się do Lorenzo i przekaż mu dobre wieści. Dobra, no to chyba zadanie Zamykamy Interes jest wykonane tak naprawdę. Ja bym w sumie mogła skoczyć, bo raczej nic mi się nie stanie, kiedy to zrobię. Będziemy mieli bliżej do teleportu, chociaż może byśmy skoczyli z tej drugiej półki skalnej, a niekoniecznie tędy. Na przykład stąd. Tutaj też jakieś ziółka widziałam ostatnio. No nic szczególnego niestety. No dobra, jest korzonek leczniczy. Może być. I jeszcze jeden. Fajnie. To co? Zeskakujemy w takim razie.
I idziemy do teleportera i do Lorenzo. Oddamy mu tego questa, zobaczymy co dalej i chyba w kolejnym odcinku wrócimy do wątku fabularnego, czyli trzeba będzie udać się pod Vardal. W sumie dobrze, że żeśmy tamte tereny właśnie Vardalu wybili, zanim w ogóle miałam tam iść z Riordianem i Kesselem. Cieszę się z tego, bo nie wiem jak wtedy byłoby z Expem, czy oni by mi nie wybili wszystkiego, no nie? Dobra, teleportacja. Będę musiała troszeczkę przecinać ten materiał właśnie przez te moje gafy. Ale dobra. Kapliczka i nosa w mieście. Znowu wychodzę nie po tej stronie, co powinnam w sumie. No ale dobra, w sumie tędy się szybciej troszeczkę wychodzi. Może tyci. No, Lorenzo powinien być zadowolony. Zamknęliśmy interesy. Przemytnicy już nie zrobią nam krzywdy. Nie zaszkodzą. Także, no, jest na plusik. Cześć, Griff w ogóle. W ogóle z Griffem nic nie było, zauważyliście? No, Lorenzo, hej, sprawa załatwiona. Rozbiliśmy bandę przemytników i zajęliśmy ich kryjówkę. Wspaniale. Wiedziałem, że razem z Adelardem bez większych trudności rozwiążecie ten uciążliwy problem. Teraz handel w mieście będzie mógł wrócić do starych, sprawdzonych metod oraz cen. Masz coś jeszcze do zaraportowania? Okazało się, że to Armar handlował z przemytnikami. Na szczęście udało mi się go przekonać, by wrócił do naszej organizacji. Armar zawsze miał żyłkę do interesów. Może okazać się przydatny. Chyba będziemy musieli mu wybaczyć to małe potknięcie. Wypuściliśmy jednego przemytnika, by rozpowiedział o wydarzeniach. Dobry pomysł. Facet będzie pewnie tak przerażony, że już nigdy nie spróbuje działać przeciwko nam. To już chyba wszystko. 4800. Chyba zapomniałeś jeszcze o czymś wspomnieć. Miałeś zniszczyć towary na molo. Skąd pomysł, żeby je podpalać? Przecież... W tym porcie są także nasze towary. Mogłeś spalić równowartość 1000 złotych monet. Podsumowując, udało ci się wykonać zadanie efektywnie, a to jest dla mnie najważniejsze. Dobrze wiedzieć, że w naszej organizacji wciąż są osoby tak oddane, zdolne, a przede wszystkim sprytne. Pracuj tak dalej, a z pewnością porozmawiam z pozostałymi członkami rady odnośnie twojego awansu. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. No to zamykamy interes, zadanie się wykonało. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować... Nie chcesz może kupić jakiegoś wyposażenia? O? Widzę, że nieźle się ustawiłeś. Spokojnie, to tylko tymczasowe. Muszę jakoś opchnąć ten cały złom, a później... No wie, może popłynę na Corinis. Słyszałem, że można tam zbić fortunę przez tę całą kolonię. Gdybyś czegoś jeszcze potrzebował, to przez... Okej, okay, pohandlujmy. O, fuck, man. Ciężka kusza. Kupuję to od razu. Ale ten schemak na łuk dębowy też kupię w sumie. O, kurna, ale ty masz fajne bronie. Antyczne ostrze na prastare bestie. Wygląda fajnie, chociaż ja mam teraz lepszą broń. Orli szpon. Ale ta kusza, no, ta kusza wydaje się być naprawdę fajna. Możemy oczywiście przeczytać schemat. Już się miałam z wami żegnać, nie patrzcie, jeszcze tutaj nie tak łatwo. Niszczyciel rozumiem. Murów, drewno do wyrobu broni, łupka żelazna, język ognistego jaszczura, skóra czarnego niedźwiedzia i cieniostwora. Wiecie co? Ja idę chyba jeszcze zrobić tę kuszę. Pójdziemy ją jeszcze zrobić, a dopiero potem zakończymy, bo... To brzmi zbyt kusząco, żeby nie skorzystać. Raczej mam wszystkie składniki. Łupek żelaznych powinnam mieć sporo, innych przedmiotów też powinnam mieć dużo. To spróbujmy. Stwórz kuszę. Niszczyciel murów to był, prawda? Tak. Niszczyciel murów. Kusza, która jest najlepszą kuszą aktualnie naszą.
Zadaje 210 obrażeń, wymaga 165 siły i ma 40 penetracji pancerza. W porównaniu do tej, no to jest spora różnica. Moi drodzy, dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku zajmiemy się jakimiś tam innymi sprawami. Myślę, że już wrócimy do fabuły, bo w sumie nic innego nie ma do roboty. Także trzymajcie się i cześć!